Hej, witajcie. W tym odcinku zrobię taki swój własny przycisk YouTube i będę do tego potrzebować ramki na zdjęcia, jeszcze taki wydrukowany już, ja sobie zrobiłam w komputerze, właśnie napis, bo na niego nakleimy, znaczy nad nim właśnie przycisk, nożyczki, ołówek, klej. No, albo drugi, gdyby ten mi się skończył. Piankę białą, taka miękka. I jeszcze czerwoną. I to chyba wszystko, a jeszcze taśmę klejącą, bo później przykleimy tą, ten właśnie szablon do ramki. I na początku rozbieramy ramkę i wyjmujemy tą kartkę, którą przynajmniej ja miałam. I moja ramka nie ma szyby i później przyklejam właśnie swoją tą karteczkę i na taśmę klejącą ją przykleiłam. I teraz wkładam tą podstawkę, na której trzyma się ramka, zamykam i stoi, więc jest dobrze. I teraz wycięłam ten cały przycisk, przyklejam go, sklejam i przyklejam do ramki, tylko najpierw niech się tu sklei. O, naklejam, pobrudziłam się klejem i te wszystkie kropeczki kleju będą trzymać mi ten przycisk. Stoi, na razie się nie odkleja, mam nadzieję, że się nie odklei, na razie jest dobrze. Poczekam, aż wyschnie, postawię go zamiast globusu w kącie tu i będzie śliczną dekoracją. Ta-da! Z lampką i bez lampki w przybliżeniu i w jeszcze większym przybliżeniu i z większym światłem. I tak po różnych stronach. I to już koniec. To wszystko na dziś. No w tym odcinku. Na dziś. No jeśli obejrzysz jeszcze więcej filmików, to nie na dziś. Więc buziaki, widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!